Jeśli sensem życia jest prawdziwe szczęście, a po jakimś czasie je osiągniemy oraz nibbanę, to czy sens życia przestanie istnieć? Gdy osiągniemy najwyższy poziom szczęścia? Chodzi o to, że nibbana to jest punkt końcowy. Dalej nie można pójść. To najwyższe możliwe do osiągnięcia szczęście. Gdy dotrzesz do końca, to właściwie nie ma po co pytać o sens. Docierasz do końca. To tak, jakby zadać pytanie, jaki jest sens w osiągnięciu najwyższego szczęścia? To jest to i jest twoje. To jest trochę tak, jakbyś był zawodnikiem olimpijskim. Docierasz do mety i wygrywasz. Cel został osiągnięty i tylko to się liczy. Nic poza tym. That's really the goal in its own right, isn't it? There's no particularly nothing more beyond that. You have won, you've made it, that's it. And the same thing, once you achieve the highest happiness, well, you have tak samo jest z osiągnięciem najwyższego szczęścia. To jest najlepsze, co może ci się przytrafić w tym wszechświecie. Po co miałbyś szukać czegokolwiek innego? Nie ma to sensu. Osiągnąłeś to, co najwyższe. Okay, everybody. Okej, wszyscy są zadowoleni i szczęśliwi? Okej, so give over to Rachel. Yeah.